Ależ to był długi lot. Ale było warto. Te wakacje będą wspaniałe. Uf, trzeba się rozpakować. Możesz się pospieszyć? Muszę siusiu. Ups, wybacz. Wychodź, kochanie. Hej, mamo! Ach, od razu lepiej? Przemiły sposób na spędzenie popołudnia. Lexi, w basenie jest wspaniale! Też powinnaś wskoczyć. O, jasne. Daj mi tylko kilka minut na dokończenie przekąski. Co? Daj spokój. Została ci jeszcze fura chipsów. Wskakuj. Muszę je dokończyć, bo są przepyszne. Lexi, no dalej. Chodź już do wody. Jest taka przyjemna. Czas popływać. Uch, czy to jakieś żarty? W tym tempie zajmie ci to cały dzień. Masz rację, idę. Ale chwila, moje chipsy. Natychmiast do basenu. Dobra, dobra, no już. Tylko zejdę po schodkach. Okej, jestem. Moczę się jak trzeba. Teraz tylko muszę zjeść swoje chipsy. Wskakujcie do buzi. O nie, jeden wpadł do wody. Lexi, jesteś śmieszna. Patrz, potrzeba ci czegoś takiego. Widzisz, mam dmuchanego flaminga na napój. O, wow, ale super. Naprawdę uroczo. Wpadłam na pewien pomysł. W porządku, oto mój plastikowy kubek. Przyda się też talerzyk. Do kubeczka wleję napój. Przecież chipsy trzeba czymś popijać. Gotowe, na razie tyle wystarczy. A teraz czas na chipsy. Wezmę jeszcze słomkę, bo wprowadza wakacyjny klimat. Tadam! I wracam do basenu z moimi przekąskami. Hej, zobacz, Lizzy, mam nowy sposób na jedzenie przekąsek w basenie. Wow, świetne, jestem pod wrażeniem. O kurczę, skończyło mi się picie, słabo. Cóż, w takim razie napiję się wody z basenu. Taki relaks, to ja rozumiem. Uwielbiam lato. Nie ma to jak relaks przy książce. Hej, Steven, musisz to przeczytać. Au. O czym to ja? Głupi komar. O-o. Czuję ugryzienie. Patrzcie tylko. Dlaczego się na mnie uwzięły? Steven? Nie, żebym się czepiała, ale masz komara na... czole. Lily? Co tu się dzieje? Jedzą nas żywcem. Nadchodzi cała armia. Jak się ich pozbyć? W nogi! Tak się nie da siedzieć na dworze. Całą mnie pogryzły. To gorsze niż ospa. Zalety lata. Patrz tylko. Kurczę. Hej, moja pasta! Myślisz, że przyniesie ulgę? Spróbujmy. Wyciśnijcie trochę na skórę. Na wszystkie ugryzienia. Jeszcze tutaj. Jesteś pewna, Lily? Zaufaj mi. Udowodnię ci. Wyciskamy i żegnamy się ze swędzeniem. Okej. Wystarczy kilka minut, żeby ugryzienia zniknęły. Wow! Powiedziałaś o tym lekarzom? Mówiłam, żebyś mi zaufał. Można wracać na zewnątrz. I wreszcie się zrelaksować. Musimy kupić więcej tej pasty do zębów. Chodź, Wendy! Nie możemy się zatrzymywać. Ale ja muszę odpocząć. Nie jestem lekkoatletką. Błagam cię! Dalej nie dam rady. Okej, niech będzie. Tam jest całkiem niezłe miejsce. To miejsce jest równie dobre. Można siadać. No dalej, odpocznij sobie. Chyba żartujesz? Przecież sama skomlałaś o postój. Nie znoszę tu być. Nie, nie mogę zniszczyć sukienki. Już wiem, usiądę sobie pod tym drewnianym czymś. Trochę to brudno. Aha, to powinno pomóc. Warto nosić ze sobą chusteczki. Ech, od razu lepiej. Nareszcie odpocznę. Au! Głupie komary! Auć! Nieznośne paskudy! O co tyle krzyku? Wyluzuj trochę. Dobrze, już dobrze.
Nie jest tak źle. Czy to jest pająk? Pająk! On na mnie patrzy! Co jest? Już ja ci pokażę! A masz! Przestań! Hej! W lesie powinno być cicho. To ten pająk zaczął. Chyba mam pewien pomysł. Obtoczę tą folią kilka drzew. Aż mi się w głowie zakręciło. Okej, teraz do tamtego. Potrzeba kilku dobrych warstw. Muszę upewnić się, że będzie wystarczająco mocne. Zbuduję coś na kształt trójkąta. Jeszcze trochę. Musi być naprawdę wytrzymałe. Teraz mogę się brać za dach. No, gotowe. Mój własny schron. Zaraz go wypróbuję. Co ta Wendy znowu wyprawia? O, cześć, Jennifer. Zazdro, co? Nie wierzę, że chciało ci się to robić. Trzeba nabrać więcej wody. Bardzo szybko się zużywa. Tyle będzie okej. Piękne światło. Mam wodę, jeśli cię to obchodzi. Chociaż jedno z nas pilnuje, żeby było co pić. Trzeba ją zagotować. Teraz czekamy. Zaraz zjem moje ulubione danie. Co? Nie mówcie mi! Zapomniałam miski? Mam tu cokolwiek, co mogłoby się nadać? Czy Liam wciąż robi sobie selfie? Uśmiech! Już wiem! O, Liam! Podrasujmy trochę te fotki! Zaczynajmy! Hej, co ty wyprawiasz? A może coś z tego będzie? O, masz bardzo okrągłą głowę! Dzięki, że mi jej użyczyłeś! Pa! Okej, czas na nudle! Ta miska świetnie się sprawdzi! Zrobiłam się już bardzo głodna! Mogłabym zjeść takich 10! Miska jest z folii, więc gorąca woda jej nie zaszkodzi. Liam, jesteś głodny? Mam makaronik, mój drogi, a to dzięki twojej głowie. Czekaj, wrzucę na Insta. Tak, idealnie. Co za dzień. Gorąco tu jak w saunie. Muszę się schłodzić. Książka to za mało. Klima powinna pomóc. Tak chyba nie powinno być. Typowe. Muszę się inaczej schłodzić. Za gorąco. Słabo mi. Auć. Będzie po tym siniak. Przyjechać nie? Chcę to. To mi pomoże. Ciepły. Nie wypiję tak ciepłego soku. Może mam coś w lodówce? Serio? Nic. Zaraz. Te woreczki się przydadzą. Mam pewien pomysł. Warto spróbować. Wlewamy sok do woreczku. Ostrożnie, żeby nie rozlać. Tyle wystarczy. Szczelnie zamykamy i hop, do zamrażarki. Teraz czekamy. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? To jest takie piękne. I takie smaczne. O tak, to dobre. Chcę więcej. Mogę to jeść bez końca. Brr, jak zimno. Chcę się rozgrzać. Nie czuję rąk. To wspaniałe. Co za piękny dzień. A co ona robi? Chodź, jest świetnie. Nie. Dobrze, czekaj. Możemy popływać? Chodź, będzie fajnie. Poobserwujemy rybki. Nie, nie ma mowy. No. Mam pomysł. Weźmy się do pracy.
To jest dobre miejsce. Do dzieła! Ciężka robota, ale samo się nie zrobi. Świetnie nam idzie. Chyba wystarczy. Dobrze, teraz rozłóżmy folię. Przestań się wygłupiać. Kładziemy na dno. Świetnie, rozprostujmy. Chyba gotowe. Wow, świetne. Chodź, napełnijmy dziurę. Ile tu wody. Udało się, nasz własny basen. Uhu, usiądźmy wygodnie. Hej, a masz? Nie! Przestań! Co oni robią? Ech, te dzieciaki. Ale dużo zebrałem. O tak. Zmęczyłam się. Woda! Daj trochę, pić mi się chce. Pewnie, trzymaj. Ej, nic tu nie ma. Wszystko wypiłeś. I co teraz? Samolub z ciebie. Sorka, poszukam w namiocie. Niech to, ta też jest pusta. Zaraz, może tam. Też nic w niej nie ma. No, wielkie dzięki. Zaraz wracam. Nabiorę trochę stąd. Wygląda okej. Ej, pachnie też. Betty, przyniosłem ci wodę. Żartujesz sobie? Skąd ją wziąłeś? Naprawdę myślałeś, że to wypiję? O, węgiel. Może się przydać. Najpierw wlewamy brudną wodę do naczynia. Ohyda, kto by to wypił? Teraz bierzemy butelkę i gazę. Przykrywamy nią otwór. I zabezpieczamy recepturką, o tak. Odcinamy dół butelki i wsypujemy do środka węgiel. Potem piasek. Okej, i teraz kamienie. Kilka wystarczy. Zasypujemy wszystko piaskiem i na górze kładziemy jeszcze kilka kamieni. Teraz nakładamy butelkę na drugą i wlewamy wodę. Kamienie i piasek zbierają brud, a węgiel oczyszcza wodę. No, teraz można się jej napić. Przydatny hak, nie powiem, że nie. Widzisz, jaka jest czysta? Wow, aż mi się pić zachciało. Zapomnij. Jest moja. Tylko łyczka? Okej, w końcu po nią poszedłeś. Tak! Ale pycha! Przekąskę, Gabi. I plecak. Ach, dzięki. Trochę duży. Oj tam, jeszcze do niego dorośniesz. Lepszego w sklepie nie mieli. Ach, proszę, bawcie się dobrze i powodzenia. Chyba wiem, gdzie jesteśmy. Na pewno jesteśmy w lesie. Czekaj. Mapa jest do góry nogami. Mech, będzie więcej przygód. Zgubiliśmy się? Chyba tak. Chodźmy tam. Wiedziałam, że to zły pomysł. Wiem, gdzie jesteśmy. Gabi, dawaj, nie ociągaj się. Staram się, to ja dźwigam plecak. Zwolnij. Gabi? Szybciej. Tak trzeba żyć, co nie? Mogłam siedzieć w domu i oglądać filmy. A nie marznąć i się gubić. Daj mi chwilę. O nie, mój brzuch, nie jest dobrze. Tato, chyba mamy problem, zatrułam się kanapką. Co się stało? Muszę do kibelka i to już. Dokąd iść, co robić? Kiedy natura wzywa? Możesz przestać biegać w kółko? Gabi, kręci mi się w głowie. Uspokój się. Niech pomyślę. Potrzebna nam toaleta. Aha. Może wykorzystam to krzesełko. Możesz szybciej? Proszę, tato. Gabi nie poganie, bo będzie wolniej. Muszę pomyśleć. Już wiem. Najpierw wytnę dziurę w siedzisku.
Wow, to było proste. I postawię kibelek na ziemi. Proszę bardzo. Możesz się oddalić? Dobra. Wreszcie. O, jak dobrze. Ale ulga. Pachnie jak drzewo. Darmowe jedzenie. Wygląda dobrze. Pycha. Toaleta z widoczkiem. Skończyłam. Złożę krzesełko i zakopię moje dzieło. Hej, tato. Tato? Skończyłam. O, super. Czekaj. O nie. Atak paniki. Czas na relaks. Idealny dzień na mój ulubiony serial. To zabawne. Cześć, kochanie. Cześć, babciu. Zaraz zacznie się mój program. O, tu jest pilot. Wszystko dobrze, babciu? Tyle guziczków. Już mam. Klasyka. Takich filmów już nie robią, bo są nudne. Grunt, że się babci podobają. A? Za cicho. Jak to się podgłośnia? Głośniej. Dalej szepczą. Babciu, trochę za głośno. Co mówiłaś? Babciu. Idę stąd. Znacznie lepiej. Musi podkręcić aparat słuchowy. Może teraz będzie spokój. Co tam, babciu? Szukam tylko czegoś do jedzenia. Zjem sobie to i owo. Od tego oglądania można zgłodnieć. To dobrze. Możesz szybciej? Mówiłeś coś? Sekret dobrych jajek tkwi w ubijaniu. Trochę to trwa. Nic nie słyszę. Babciu, mam tego dość. Od razu lepiej. Cisza i święty spokój. O, za jasno. Nie widzę ekranu. To nic nie da. O, okulary, prawie zapomniałem. Też nie pomagają. Ciągle za jasno. Cześć. Okej, to było dziwne. W życiu tego nie obejrzę. Zaraz. Już wiem, co robić. Wezmę to pudło. Delikwent na miejscu. Teraz wkładamy laptopa. W końcu. Wszystko widać. Wyglądasz na wychudzonego. Zjedz ciastko. Dzięki, babciu. Ale to relaksujące. Rozciąganie pozwala mi się odprężyć. Dzień dobry. Spóźniłem się. Co to tak jasno? Ledwo widzę instruktorkę. Mogłem założyć okulary przeciwsłoneczne. Co teraz robimy? Lewa ręka? Ale mnie to rozprasza. Głowa mnie rozbolała od tego mrużenia. Oj, teraz nogi. Co mam robić? Wow! Głupie słońce. Psuje mi zajęcia z jogi. Skupcie się, oczy. Widzę tylko zarys sylwetki. A! Już wiem. Będę tego potrzebował. Macie matę do jogi? Wytnijcie coś takiego. Ostrym końcem nożyczek zróbcie po obu stronach otwory. Włóżcie w nie swoje okulary i przesuńcie w dół. Wróciłem, ale tym razem słońce mi w niczym nie przeszkodzi. Tu jest. Ale teraz dobrze widzę. Co mu się stało z matą? W sumie to genialne. Łatwizna. Najpierw wziąłem... Oj, przepraszam. Jak tu wspaniale. Posmaruję się kremem. Nie chcę się spalić.
Nie dosięgam. O, już wiem. Hej, możesz mi pomóc? Jasne, mogę. Mógłbyś użyć wałka? Nie, nie ma mowy. Dobrze, sama to zrobię. Pani oszalała. No to jeszcze raz. Nałożę krem na wałek. A teraz posmaruję nim plecy. Jakie to przyjemne. Taki delikatny masaż. I gotowe. Wow, to był świetny pomysł. Można się opalać. Ale przyjemna woda. Ach, ta natura nie jest wcale taka zła. Nawet mi się podoba. Lepiej nie chodzić tutaj na boso. Założę japonki. Będzie w nich o wiele wygodniej. Dobrze, że je ze sobą zabrałam. Au, auć. Ups, to chyba nie tak miało być. Jennifer! Wendy, co znowu? Musisz mi pomóc. Czy ona da mi kiedyś chwilę spokoju? Co tym razem? Te patyki kaleczą mi stopy. Dobra, niech pomyślę. Mogę cię ponieść. Uff, jesteś cięższa niż się spodziewałam. To się raczej nie uda. Potrzebujemy planu B. O, już wiem. Zdejmij klapki. Okej. Daj mi je. Zaraz zobaczysz. Zdejmę tylko te opaski. Teraz potrzebny będzie klej. Nałożę go trochę na brzeg klapka. I tak na całej długości. Teraz dokleję kolejny klapek i jeszcze kilka. A do ostatniego dodam paski. To powinno uchronić Wendy przed skaleczeniami. Przymierz? Wow! Jakie stylowe! Zobaczmy, jak się w nich chodzi. O, ale jestem wysoka! A stopy są bezpieczne. Może powinnam je opatentować. Ale wycisk! Świetnie ci idzie! Dzięki! Dawaj, dawaj! Długo jeszcze? Poczuj mięśnie! Tego się nie da nie lubić! Lubię to akurat burgery! Mam dość! Świetna robota! Nigdy więcej ćwiczeń! Pamiętaj, żeby się nawodnić! Muszę się odświeżyć. A ja łyczkę wody. A? Przykleiłam się. To jakiś nowy styl? Da się to odkleić? Przynajmniej będziesz miała gdzie siedzieć. To nie jest śmieszne. Ależ jest i to bardzo. Zaraz. Potrzebuję dezodorantu. Muszę się wydostać z tego krzesła! Puszczaj, ty! Wolność! Daj mi to! Mogłaś poprosić! Oj tam, oj tam! Spryskam nogi dezodorantem. Teraz nie powinny się przykleić do krzesła. Wypróbujmy! Na razie działa! Udało się! Jestem genialna! Okej, chodźmy coś zjeść. O-o, miałaś rację. To jest śmieszne. Pomocy. Wspaniały relaks. Hej, skarbie. Mała świetnie się bawi. Mamo, spójrz na te bańki. Jest ich całe mnóstwo. Och, nie mam ochoty ich jeść. Fina, przecież próbuję czytać gazetę. Och, rozchmurz się, mamo. Ja tak świetnie się bawię. O nie, nie jest dobrze. Mamo? Mamo, muszę ci coś powiedzieć. Muszę do toalety. Wybierz jakieś drzewo, śmiało. Może teraz będę mogła w spokoju poczytać. Och, to chyba dobre miejsce. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. Okej, do dzieła. O, to chyba się nie uda. Muszę znaleźć inne miejsce. Nikogo nie ma w pobliżu. Spróbuję jeszcze raz. Czy to pokrzywy? Moja pupa! Mamo, nie udało się. Dookoła byli ludzie i pokrzywy. Mamo! A? Co? Spokojnie, skarbie. Niech pomyślę. Poczekaj, może wykorzystamy to krzesło. Warto spróbować. Będę potrzebowała noża. Zacznę od wycięcia kwadratu w materiale. Właśnie tak.
Okej, co dalej? O, teraz musimy znaleźć jakiś woreczek na... O, sami wiecie. Gotowe. Sprawdzi się idealnie. Włożę go do dziury. A teraz przymocuję do krzesła. Na szczęście mam tę taśmę. Możesz korzystać. Nareszcie! Mamo! Trochę prywatności. Widziałam cię w gorszych sytuacjach. To może chwilę potrwać. O wiele lepiej. Ach, dobrze, że jesteśmy na świeżym powietrzu. Fuj, co ty dziś jadłaś? Co za ulga? Masz może papier toaletowy? Proszę, porządnie się wytrzyj. Wiem, wiem. Będę potrzebowała go sporo. Wiadomo. Mamo, skończyłam. Bardzo się cieszę. A ja muszę to posprzątać. Świetnie. Chyba zwymiotuję. Nie cierpię się pakować. Czemu to musi być takie trudne? Może jak usiądę? No właśnie! Zaraz stracę cierpliwość. O, prawie bym zapomniała. Właśnie do środka. Ale już! Jeszcze się nie spakowałaś? Nie mogę domknąć walizki. Zostaje tylko jedno. Chyba nie o to ci chodziło. Ups, sorki. Pozwól, że ci pomogę. Mogłabyś? Byłabym wdzięczna. Sporo tych ciuchów. Lubię je wszystkie. Ładne. Zacznijmy od gatek. Złóż je na pół i zroluj. Teraz koszulka. Połóż na nią parę spodni i złóż w ten sposób. Teraz złóż koszulkę. Powtarzaj, aż wszystko ułożysz w kostkę. Stanik od stroju kąpielowego złóż do środka. Okej, teraz spodenki. Połóż na nich koszulkę. I złóż w taki sposób. Teraz złóż spodenki. Lubię tę kurtkę. Zaczniemy od dołu. Przełóż dół na lewą stronę i złóż rękawy na krzyż, a kurtkę na trzy części. I składaj ją w dół. Teraz wystarczy włożyć ją do walizki. Tak samo całą resztę. I cyk. Teraz wszystko powinno się ładnie zmieścić. Mniejsze rzeczy włóż w boczne kieszonki. Oszczędzisz sporo miejsca. Walizka zapięta i wszystko na swoim miejscu. Gotowa? W drogę! Hej, idziemy do wody? Czekaj! Nie możemy zostawić rzeczy bez nadzoru. Ktoś może nas okraść. Masz rację. Lepiej dmuchać na zimne. Portfel jest. Pieniądze też. Tylko co mamy robić? Czekaj, chyba mam pomysł. Patrz, tą część można ściągnąć. Wystarczy więc zwinąć banknoty, włożyć je do środka i szczelnie zamknąć. Widzisz? Mogę nawet czesać włosy. Ej, moje też! Patrz, jaki śliczny piesek! No hej, słodziaku! Rozczesać ci futerko? Ale z ciebie dobry piesek! Przyjemnie, prawda? Patrz na tą sierść! Nikt się nie zorientuje, że mam tu kasę! Fu! Tylko nie rozczesuj nią teraz swoich włosów! Fajny pomysł na skrytkę! Chodźmy popływać! Poszli sobie, więc mogę ich okraść! Kurka, nic tu nie ma! A tu? Ohyda! Same kłaki! Spadam stąd! Zobaczmy. To jest dobre miejsce. Idealne. Dzień dobry. O co chodzi? O, klientka. Kupi pani czasopismo? Nie. W tym jest bardzo ciekawy artykuł o... Nie! Jest mnóstwo zdjęć, jeśli to panią trafi. Mam telefon. Po co mi czasopismo? Aha, czyli pani nie kupi. Dziwna jakaś. Aaaaaaah!
Ouch! Teraz wszędzie mam piasek. Nawet w ustach. Dobrze, że nikt nie widział. Ha? Sandał mi się zepsuł. No super. Już się nie nadaje. Nieważne, kupię nowe. Auć, auciu. Jaki gorący piasek. Udam, że sobie tańczę. To wcale nie dziwne. Parzy mnie w stopy. Ała, czemu ta plaża mnie nie znosi? Nie mogę iść po piasku. Co ja teraz zrobię? No świetnie, wróciła. Gorzej być nie może. Zaraz. Poproszę to. Ej! No dobrze, zapłacę. Interesy z panią to czysta przyjemność. Tego właśnie potrzebuję. Użyję tych czasopism jako sandały. Przykleję je taśmą do stóp. Na pewno będą się trzymać. Nie są modne, ale nie szkodzi. Pora się poopalać. Tak jest. Jestem boska. Ona wie, że to służy do czytania? W sumie to mam pomysł na nowy produkt. Zabieram się za... Zimno mi. Mógłbyś się trochę pospieszyć? Postaram się. Teraz potrzebuję trochę tlenu. Czekaj, zaraz zaiskrzy, zobaczysz. Muszę tylko mocniej podmuchać. Kręci mi się w głowie. Jared? Nic ci nie jest? Dlaczego oblałaś mnie wodą? Bo zemdlałeś. Dobra, weź odpocznij. W sumie to... Tak, mam świetny pomysł. Będą mi potrzebne dwie butelki. Wkładam jedną w drugą w ten sposób. Widzisz? Koniec z dmuchaniem. Patrz, to działa. Huh? Co takiego? O, pożar! Wyluzuj, to ja go rozpaliłam. Ach, teraz mi za gorąco. Ale to jest dobre! Chyba coś mi w zębach utkwiło. Cześć! Cześć! Powiedz, że tego nie widziałeś. Zrobisz nam zdjęcie? Okej. Będę wdzięczny. Jasne, czemu nie? Uroczo. Uśmiech! Jak weszły? Widzisz to? Madison? Niedobrze mi! Niespodzianka! Jaki piękny! Och. Wystarczy! Mam już dość! Pora na romantyzm! Na zdrowie! Jak pięknie pachnie! Nie mogę się doczekać! Jeszcze miły nastrój! Ale to ciężkie! Nie może zabraknąć kwiatów! Stój! To zamieniamy! To nie pasuje! Och, jak uroczo! Moja sympatia to upamiętni! Gotowe? Piękne zdjęcia! O, prawie zapomniałam! Nie może się zmarnować! Jedna z większych zalet bycia singlem! Więcej jedzenia dla mnie! Uwielbiam pianki! O, rzeki! Ale fajny ten piknik! Czy to mucha? Sio! Spadaj stąd! Cii, mama próbuje czytać. Wow, to fascynujące! O, muchy mnie atakują! Pomocy! Ratunku! Mamo, musisz coś zrobić! Zobacz! Już dobrze, uspokój się. Jestem przygotowana. Nie ruszam się bez tego z domu. Czas złapać muchy! O, brawo, mamo! I jak poszło? Zobacz sama. Och, coś mi nie wyszło. Pomogę ci. O, mogę użyć tego kija. Zadarłeś się z niewłaściwą osobą. O, będziesz mieć kłopoty. To są moje pianki. A masz! O, było blisko. O, tutaj jest. Ale one są szybkie, ale spokojnie, dorwę je. Hej, to całkiem niezła zabawa.
Ha? Co się dzieje? Tina, przestań! Poczekaj. Mam pomysł. Idę na zakupy. Odłóż ten kij. I co w tym fajnego? Nie uciekniecie, muszyska! Jesteście moje! A może porozmawiamy? Ach, to były bardzo udane zakupy. Muszę tylko to rozstawić. O, hej, mamo! Och, a to co? Nie wierzę! Wow! Mamo, ale super! Wejdź do środka, Tino, i pomóż mi to opuścić. Nie ma sprawy, mamo! A teraz wystarczy zapiąć. Teraz muchy się tu nie dostaną. To działa! Nene! Mega mniamniaśny koktajl! Auć! 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 Wszystko gra? Strasznie boli! Co się stało? Chyba spaliłam się na słońcu. Ach, wiem! Weź kostkę lodu! Schłodzisz się trochę. Dzięki! Oby pomogło! O, jak dobrze! To mi nasuwa pewną myśl. Zaraz wracam. Ja się nigdzie nie wybieram. Będę potrzebować liścia aloesu. Odetnę niewielki kawałek. Teraz przetnę go wzdłuż. I otworzę. Teraz wezmę miąższ. Ostrożnie, by niczego nie zmarnować. Teraz przyda się blender. Miąższ wrzucamy do środka. Dużo miąższu. Dodam też trochę wody. Tyle wystarczy. Teraz wszystko blendujemy. Powinien wyjść gładki płyn. Właśnie o to chodziło. Emma będzie zachwycona. Teraz wleję płyn do foremki na lód. Wypełnię nim wszystkie miejsca. Przydadzą się. Teraz do zamrażarki. Au, au, już nigdy nie wyjdę na słońce. Mam coś dla ciebie. Mam nadzieję, że pomoże. Przyłóż do skóry. Co za ulga! O, tak. Ale dobrze. Dziękuję. Nie ma za co. O! Ostrożnie! Za jakie grzechy? Może jeszcze kosteczkę? Pokroję pomidory. Prawda, że są urocze? Pora rozruszać te mięśnie. O! Dziwne. No już! Ruchem od kolan! To nie do zrobienia. Już prawie gotowe. Rewelacja! O! Nigdy nie widziałam większej drzazgi! Ach! Au, au, au! Lizzie? Cóż, wracam do pracy. Popatrz na to! Nic wielkiego! Au! Jesteś pewien? Lepiej już to zostaw! Czekaj! Powinienem coś tu mieć. Cukierki? Bingo! Zestaw do pierwszej pomocy! Tak jest! Zobaczmy! Właśnie tego szukałem! Liam? Już jestem i znalazłem rozwiązanie! Nie, to będzie boleć! Zaczynamy! Ssanie jest tu kluczowe! I po sprawie! Lizzie? Już po wszystkim? Hej, już jej nie ma. Dziękuję. Nie ma sprawy. Szkoda, że na to nie mam sposobu. No weź! Nie podobają mi się te chmury. Chyba zanosi się na burzę. Co myślisz? Nie wygląda to dobrze, mamo. Tylko tego brakowało. Robi się zimno. Wszystko okej? Mam gęsią skórkę. Och, to niedobrze. Mam w torbie kocyk. To cię rozgrzeje. Dzięki, mamo. O, fajna czapeczka. Załóż jeszcze kurtkę. Będzie ci cieplutko. Też bym tak chciała. Wszystko dobrze, mamo? Nie martw się mną. Przynajmniej lalce jest ciepło. Chwila, wpadłam na pewien pomysł. Mamo, musimy cię owinąć jak moją lalkę. Świetny pomysł, Tino. Mam tutaj folię spożywczą. Wow, super. Nie ruszaj się.
Najpierw owinę folią twoje ręce. To jak pakowanie prezentu. A teraz czas na resztę ciała. Dzięki temu będzie mi ciepło i nie zmoknę. Zróbmy z tego kurtkę. Zrobię nacięcie z przodu. Ostrożnie, Tino. Wiem, co robię. Och, ale stylowe. Czuję się jak modelka. Idziemy stąd. Nie uwierzysz, co powiedział później. Ło, ale ładna okolica. Musimy tu zrobić piknik. Mam kocyk i napoje. Będziemy miały też przekąskę, jeśli otworzę tę torebkę. A! O nie! Ups! Och, nie tak miało być. Świetnie. Popcorn jest teraz wszędzie. I co ja teraz zrobię? Nie mamy miski ani żadnego naczynia. Chwila, przecież są papierowe ręczniki. Myślę, że uda mi się coś z nich stworzyć. Okej, wezmę kawałek ręcznika i rozdzielę dwie warstwy. Muszę to zrobić ostrożnie, żeby powstała mała kieszonka. Idealnie. A teraz mogę wsypać do środka popcorn. Tadam! Zrobiłam torebkę z papierowego ręcznika. Nareszcie mogę się cieszyć ulubioną słoną przekąską. Wow, Lindsay! Przyznaję, że jestem pod wrażeniem. Lexi, nie! Twoja kola! Ha? O! A! Uff, było blisko. Ale udało mi się ją złapać. Zobaczmy. Fajnie by było znaleźć jakiś kapselek. Proszę, papierowy ręcznik znów się przyda. O, sprytne. To na pewno się sprawdzi. Trzeba się tylko upewnić, że dobrze przylega. Gotowe? Idealnie. Teraz ręcznik pełni funkcję kapselka. Patrz na to. Widzisz? Kola się nie rozlewa. Wow, papierowe ręczniki wymiatają. Proszę, uczcijmy to popcornem. Ale przyjemnie. I cały basen tylko dla mnie. Hej, córeczko, przyniosłam ci małą przekąskę. Nie jestem głodna. Ale to twoje ulubione. Nie chcę. Spróbuj chociaż. Zrobiłam je specjalnie dla ciebie. Nie, chcę popływać. Nie dam ci spokoju. Uff, ale się zmęczyłam. Serio? Po prostu spróbuj. Idź sobie. Jak śmiesz? Może trochę przesadziłam? Mam pomysł. Będę potrzebować makaronu do pływania. Przetnę go na pół. W ten sposób. Krok drugi. Nakładamy klej na płaską część gąbki. Po obu jej stronach. Potrzeba sporo kleju, aby wszystko porządnie się trzymało. Powinno wystarczyć. Teraz przykleję je do koszyka na jedzenie. Porządnie dociskamy, żeby wszystko było jak trzeba. Musi pływać, więc przyda się wyporowe dno. Skoro nie chcesz wyjść z wody, to jedzenie przypłynie do ciebie. Żagle w górę! Udanego rejsu! Co to? Wow! To jest świetne! Ach, nareszcie je! Całkiem dobre! Dzięki, mamo! Tak się cieszę, że ci smakuje! Nareszcie się wyśpię! Dobranoc, panie jednorożcu! Ach, świeże powietrze potrafi nieźle zmęczyć! No tak, oczywiście ona musi chrapać! Ja nie mogę się tutaj ułożyć wygodnie. Czemu ten las musi mieć taką krzywą podłogę, żeby chociaż była miękka? Jennifer, uważaj z tą ręką! Spróbuję choć przymknąć oczy. Może się zdrzemnę. I trochę odpocznę. Co się dzieje? Czemu się zapadam? Czy to ruchome piaski? Nie chcę umierać. To tylko materac. Uciekło całe powietrze. Jest kompletnie splaczały. Co za pech. Jennifer, obudź się. Hej, juhu. Jennifer. Co znowu? Spójrz na materac. O, niedobrze. Ma dziurę. Nie możemy na nim spać. Chodź. Okej. I co teraz zrobimy? Możemy pójść do hotelu? Nie. O, to jakieś żarty? Pomogę ci. Czemu ludzie tu śmiecą? To nam się przyda!
Napełnię reklamówkę powietrzem i zwiążę. Co powiesz na to? Nieźle, co? I co mamy niby z tym zrobić? Czy ja wszystko muszę tobie tłumaczyć? Użyjemy jej jako materaca. Przyda nam się i więcej. Okej, i wtedy niby co? I skąd w ogóle bierzesz te reklamówki? Uff, ale wycisk. To już ostatnia. Zapraszam. Skoro nalegasz? Będzie super. To jak spanie na chmurce. Mówiłam ci, że mam dobry pomysł. Dobra, a teraz daj mi spać. Głodniałem od tego łażenia. Ale mam brudne ręce. O, woda. Wystarczy, żeby umyć łapki. Tylko odrobinę. Wow, potrzebuję obu rąk. Poddaję się, to niewykonalne. Chyba, że... To powinno zadziałać. Jak w zlewie. Liam? Co ty wyprawiasz? O, Liam! Lizzie? O co tyle krzyku? Nie! O! To tylko woda. Próbowałem umyć ręce. Mam na to lepszy sposób. Zróbcie jeden otwór. Włóżcie w niego słomkę. Gotowe. Przetestujmy to. Powieszę ją. Odkręćcie butelkę. I voilà! Przenośny kran. Wow! To całkiem sprytne, Liz. Wiem. Nie ma za co. Okej, na raz, dwa, trzy. O tak, lecimy! Czekaj, Jared. Musimy najpierw nadmuchać. A czemu ja? Ty je przyniosłaś. No dobra. Trzymaj. Okej, chodźmy. Juhu, kocham morze! Ha? O nie, spuszcza się. Musi być gdzieś dziura, niech to. A ten ma mnie kompletnie gdzieś. Co za okropny dzień. I co teraz? W butelce jest woda. Czyli może być też powietrze. Muszę ją opróżnić i wziąć taki sznurek. Z jednej strony zrobię supeł, a z drugiej użyję trytytki. Nie wiem czemu, ale lubię je kupować. Zacisnę do samego końca. Super! Pierwsza butelka gotowa, pora na kolejną. Jeszcze trytytka. Również mocno zaciśnięta. O tak! Zrobiłam cały rząd. Na co komu kółko do pływania? Skoro można zrobić sobie takie cudo. I mogę popływać. Wow, co ona tam ma? Ekstra. Sama je zrobiłam. Dawaj. Popłyniemy trochę dalej. Przegonię cię. Ach, dzień na plaży. Chodźmy. Łap! Świetnie ci idzie bieganie i odbijanie piłeczki. Czas na selfie. Ach, ale przyjemne słoneczko. Wszystko mnie piecze. Nie dotykaj mnie. Nie mógłbym nawet, gdybym chciał. I co teraz zrobimy? Czekaj, chyba mam pomysł. Mamy przecież aloes. Możemy nim ukoić spieczoną skórę. Wezmę nóż i przetnę wzdłuż. O tak, widzisz ten żel? Zdejmę go łyżeczką. Super! I wkładam go do blendera. Jeszcze pokrywka i miksujemy. I już. Zrobił się bardziej wodnisty, więc mogę go wlać do foremek na lód. Teraz pozostało już tylko to zamrozić. Gotowe! Spójrz na te aloesowe kostki. Okej. Patrz na to. Chłodzi i jednocześnie koi. Aloes jest świetny na poparzenia.
Popatrz, moja skóra od razu wygląda lepiej. Wow, daj mi jedną. Mamy całą foremkę. Bierz ile chcesz. O, jak przyjemnie. Gotowa? Tu mam walizkę. Zacznijmy się pakować. Na pewno biorę to. Ładnie mi w tym kolorze. Uwielbiam ją. Zapomniałam o tej sukience. Muszę ją zabrać. Madison? Co ty na to? Co ty robisz? Nie możesz jej wziąć. To nie fair. Pierwsza ją kupiłam. To moje! Puszczaj! Przestań! Tak, moje! Znaczy... O, to jest ładne! Zdecydowanie pakuję. To jest śliczne! Nie, ja mam to! Ty też jedziesz na wakacje? Trochę dużo tych ciuchów. Zmieszczą się do walizki? Przekonajmy się. Dalej, Naomi! Dasz radę! Świetnie ci idzie! Już prawie! Dalej! Nie, jednak nie zadziała. Chyba przyda ci się pomoc. Pchaj mocniej! Spróbuję to upchnąć. Jednak nie pomogło. Co z wami nie tak? Za dużo ciuchów. Pomogę wam. Rozłóżcie płasko ubranie i kładźcie na nim inne, ale pod różnym kątem. Powtarzajcie, aż stworzycie kilka warstw. Jeszcze słodkości! Zacznijcie składać od góry. Zwijajcie, aż powstanie ładne zawiniątko. Właśnie tak. I włóżcie do walizki. Łatwo się zamknie. Zapnijcie i możecie jechać. Dzięki, Annie. Nie ma za co. Zaczekaj, zatrzymaj się na chwilę. Czujesz to? Wow, to ja tak cuchnę. Właśnie dlatego idę przed tobą. O, dokładnie tego nam trzeba. Idziemy. Ach, od razu lepiej. Spójrz na ten basen. Jennifer, musiałam pójść po jedzonko. Co? Ty tak na serio? Pewnie, to moje ulubione przysmaki. Okej, wchodźmy do wody. O, hej, Jennifer. Nie teraz, muszę się skupić. Wyglądasz niezdarnie. Mayday, mayday. Och, moje przekąski. Co? Żartujesz chyba? Jennifer, to jest niedorzeczne. No co? Jestem głodna. To nie jest śmieszne. Chodź tu. O, pora stąd spływać. Wracaj tu. Zostaw mnie. Poddajesz się? Czekaj. Może będę mogła ci pomóc. Potrzebuję plastikowego kubeczka. Wytnę dziurę w talerzu i nałożę go na kubek. Teraz coś do picia. Wystarczy nalać. Teraz położę chipsy na talerzu. Proste, prawda? Jeszcze słomka i gotowe. Zobacz, pływająca taca z jedzeniem. Wow. Świetne. Ach, genialny pomysł. Poczęstuj się chipsem. To o wiele lepsze od spania pod namiotem. Chodźmy. Tada! Pięknie, prawda? A! Lecę! Nie! Cała jestem mokra! Pomocy! Betty! Czekaj, uratuję cię! O, zimno mi! Oj, faktycznie nieciekawie. Patrz, pełno mam wody w kaloszach. Ściągaj te mokre ciuchy. Przez nie tylko bardziej zmarzniesz. Okej, ale wciąż mi zimno. Czekaj, zaraz coś wymyślę. Rozpalę ognisko. Gdzie te zapałki? Raczej nie rozpalisz nic mokrymi zapałkami. To może znajdę tu coś innego. Tak, folia spożywcza. Jest mi tak zimno, że zgodzę się na wszystko. Muszę cię nią owinąć. To pomoże, zobaczysz. Jeszcze tu. Okej, teraz wystarczy ją przyciąć z przodu. Widzisz? Zrobiłem ci kurtkę z folii. Wow, faktycznie już mi ciepło. Mój bohater. Myślisz, że to dobra droga? Chyba tak. Rozbijmy tu obóz. Okej, działaj sobie. A ja
się zrelaksuję. Liam, na pewno wiesz, co robisz? Wow, coś tu jest nie tak. Nieważne, nie mój problem. Trochę jak nunchako. Co? O, jeszcze nie skończył? Nic nie widzę! Jak w labiryncie! Ile? Nie mam zegarka. Gotowe! Namiot rozbity! Jesteś pewien? Sorry, ale nie będę tam spać. O, naprawdę się starałem, Lizzie. Ja wchodzę. Mi dobrze tu na słonku. I mam własne materiały. Na początek folia plastikowa. Te drzewa są idealne. Po prostu owincie je kilka razy. Potem skręćcie folię i przerzućcie o tak. Teraz pociągnijcie. Mamy już jedną warstwę, widzicie? Liam cały czas tam siedzi. Dobrze, że mam co robić. Druga warstwo, nadchodzę. Już prawie skończyłam. Gotowe. Co dalej? Pora się rozgościć. Mam nadzieję, że mnie utrzyma. I o to chodzi! Lizzie? Gdzie się tego nauczyłaś? Głupi namiot! Nigdy więcej kampingów! Liam? Śmieszny jesteś! Dobranoc! Cześć! Chcecie zobaczyć coś fajnego? Zróbcie górkę z piasku z wgłębieniem na szczycie. Do środka nalejcie wody. Ale nie za dużo i nie za szybko. Ostrożnie odgarnijcie suchy piasek. Powstanie taka piaskowa oponka. Fajna, prawda? Ach, mam pełno piasku w klapkach. Nie cierpię tego. Dość tego, ściągam je. Będę niosła w rękach. Och, to miał być wspaniały dzień, a wyszło jak zawsze. O! To jest genialny pomysł! Dlaczego na to nie wpadłam?